Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób. Gdzie chcesz, jak chcesz. Zupełnie za darmo. Lew jest jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych kotów na świecie. Charakteryzuje się potężną budową ciała. Dużą głową oraz charakterystycznym pękiem włosów na końcu ogona, zwanym chwostem. Kolor jego sierści waha się od płowego do brązowego, a wyróżniającym cechem samców jest okazała grzywa, która nie tylko służy jako oznaka siły i dominacji, ale także jako ochrona w walce. Lew jest wyraźnie dymorficzny pod względem płciowym, co oznacza, że samce i samice różnią się między sobą nie tylko rozmiarem, ale i wyglądem zewnętrznym. Te majestatyczne zwierzęta znane są z tego, że spędzają dzień odpoczywając w trawie i zaroślach, a na polowanie wyruszają głównie wieczorami, samotnie lub w grupach. Lwy charakteryzują się imponującymi wymiarami ciała. Długość ciała dorosłych osobników może osiągać od 180 do 240 cm. Przy czym samce są zazwyczaj większe i silniej zbudowane niż samice. Waga tych kotów waha się między 180 a 230 kg. Co świadczy o ich potężnej muskulaturze i sile. Lwy mogą dożyć wieku około 30 lat, co w dzikiej przyrodzie jest wynikiem nie tylko ich pozycji na szczycie łańcucha pokarmowego, ale także zdolności do adaptacji do różnych warunków środowiskowych. Ich płowa lub brązowa sierść, w połączeniu z chwostem na końcu ogona oraz okazałą grzywą samców, nie tylko pełni funkcje ochronne, ale także estetyczne, podkreślając majestatyczny wygląd tych zwierząt. Dieta lwa składa się głównie z zwierząt kopytnych, takich jak antylopy, zebry, bawoły, a także mniejszych ssaków, ptaków i padliny. Te drapieżniki są doskonale przystosowane do polowania, wykorzystując swoją siłę, zwinność oraz taktykę grupową. Polują głównie wieczorem lub wczesnym rankiem, zbliżając się do ofiar w pobliżu wodopojów. Mimo swojej dominacji, lwy mają również naturalnych wrogów. Dorosłe osobniki rzadko padają ofiarą innych drapieżników, jednak młode lwy mogą być zagrożone przez hyeni, lamparty, a nawet przez dorosłe lwy, które nie są ich rodzicami. W naturalnym środowisku lwy są na szczycie łańcucha pokarmowego, jednakże człowiek stanowi dla nich największe zagrożenie, głównie przez polowania, zmiany środowiska naturalnego oraz konflikty wynikające z bliskości siedlisk ludzkich. Lwy naturalnie występują w Afryce na południe od Secharii oraz w niewielkiej populacji w Indiach. Preferują otwarte tereny, takie jak sełani i lekko zalesione obszary, gdzie mogą skutecznie polować i prowadzić socjalny tryb życia. Zasięg ich występowania znacząco zmniejszył się w ostatnich stuleciach, głównie z powodu działalności człowieka. Obecnie tereny te są rozproszone i często ograniczone do obszarów chronionych, takich jak parki narodowe i rezerwaty przyrody. Lwy są zwierzętami terytorialnymi, a ich obszar życia może być bardzo rozległy, zwłaszcza w przypadku grup zwanych stadem. Lew należy do królestwa zwierząt typu strunowców, co oznacza, że posiada strunę grzbietową. Jest członkiem gromady ssaków, co wskazuje na to, że jest zwierzęciem stałocieplnym, posiadającym futro i karmiącym swoje młode mlekiem. Należy do rzędu drapieżnych co podkreśla jego dietę mięsożerną oraz rodziny kotowatych, grupującej zwierzęta o podobnych cechach morfologicznych i behawioralnych. Gatunek ten, ze względu na swoje unikalne cechy i zachowania, jest nie tylko fascynującym przedmiotem badań naukowych, ale także ważnym elementem kultury i mitologii wielu społeczności na całym świecie. פרגת החתול